Sałatka z tuńczyka, 10 minut, zapraszam do oglądania. Do tego potrzebujemy jajka gotowane, ogórki, pomidory, sezam, sałata, cebula czerwona i tuńczyk. Zaczynamy z sałaty, rwiemy je w mniejsze kawałeczki i rozrzucamy po talerzu. W taki sposób, jak ja pokazuję. Pomidor przekrajamy na pół i kroimy w cienkie plasterki. Pokrojony pomidor układamy, tak jak pokazuję, z dwóch stron. Jajka będziemy kroić w taki sposób, jak pokazuję. Staramy się tak kroić, żeby nam nie uciekło żółtko. Następnie kroimy ogórek i też cienkie plastry. Ogórek układamy przy jajku z dwóch stron. Otwieramy puszkę z tuńczykiem, wylewamy olej, a następnie wrzucamy między ogórkami. Na koniec nam zostało pokroić czerwoną cebulę. Ja kroję też w cienkie plasterki. Cebulę ja wrzucam na pomidory. Polewamy teraz olejem lnianym, może być i oliwa z oliwek.
Następnie wyciskam sok z cytryny. Kropimy po całej sałatce. Dodajemy soli i pieprzu. A na sam koniec posypuję sezamem. I sałatka jest gotowa. Pięknie prezentuje się sałatka na stole. Można robić na każdą okazję. Ja akurat dzisiaj jadłam taką sałatkę na obiad. Polecam. Jeśli Ci się podobają moje przepisy, subskrybuj mój kanał.